Cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłam nagrać film o bardzo ważnej rzeczy i myślę, że Wam się to przyda, bo część z Was może nie wiedzieć o tym, część z Was na pewno wie o tym, a jeszcze inna część wie, ale nie zrobiła tego. Jest to Is Likit i Ravrain Skilriki. Są to dwie rzeczy, które są takimi kluczami, kodami dostępu do stron internetowych islandzkich, więc zacznę od Is Likit, czyli to się tak nazywa hasło dostępu do administracji publicznej. Tak to by można było przetłumaczyć. Jest to taki klucz, dzięki któremu możemy wejść do najróżniejszych stron typu Tryggingastofnun, Sjúkratryggingar czy do banków. Akurat ten do banku może nie, ale po prostu wchodzimy do różnych stron. Ravrainskilríki to jest tak zwany dowód elektroniczny i właśnie tym się posługujemy wchodząc do banków, do innych stron. Dzwoniłam dzisiaj dowiedzieć się dokładnie gdzie, co i jak i Wam powiem informacja od tych pań, które po prostu pracowały w miejscach, w których się otrzymuje te klucze. Była bardzo mała, ponieważ chciały od razu mi go wyrobić. Niestety ja nie potrzebuję, żeby mi wyrabiać te klucze, ponieważ ja je mam. Ale to, co się dowiedziałam dla Was, ponieważ ja jako posiadacz tych kluczy nie do końca wiedziałam, skąd je się bierze, ponieważ już je mam i to bardzo dawno. Więc Is Likit, czyli hasło dostępu do administracji publicznej, dostaniemy w rejestrze narodowym i wystarczy z nimi się skontaktować, zadzwonić wystarczy. Oni mogą wysłać nam to pocztą do domu w liście, mogą nam to wysłać na e-mail. Ale też możemy o to jakby wystąpić poprzez stronę internetową i jeżeli już jest napisane Is Likit i my go nie mamy, tam na ogół jest właśnie, że możemy po niego wystąpić. I te hasła przychodzą do stron w banku, na Heima Banki, czyli do banku elektronicznego i tam możemy je po prostu uzyskać, później zmienić. I Wam pokazuję już fajną, ciekawą stronkę. Znalazłam przetłumaczoną właśnie przez HubSpot i Biuro Pracy. I tutaj ktoś właśnie po polsku fajnie to pokazał. Więc wchodzimy na właśnie island.is. No tak, bo tu też można, właśnie mówię, to jest w różnych miejscach to wszystko. Wchodzimy na island.is. I tutaj mamy Minar Sidur. Klikamy sobie tutaj, czyli naszą stronę. Później właśnie tu mamy, proszę nacisnąć Panta Is Likit. Tutaj z błędem ktoś zrobił, 2L powinno być, ale dobra, ja też robię błędy. Więc tak, Is Likit i tutaj pod spodem mamy, bo ja tu patrzę na komputer, a ja wiem, że to będzie tu. Panta Is Likit, czyli zamówmy właśnie ten klucz. Wpisz kenitale, ale tu błędów jest, 2N kenitala i zaznacz, czy chcesz otrzymać klucz na bankowość internetową, czy na adres domowy. Naciśnij senda, czyli wyślij. Wpisujemy tutaj kenitala i wysyłamy. Klucz w bankowości internetowej można znaleźć pod zakładką wyciągi dokumenty elektroniczne. Czyli wchodząc do Heima Banki, najlepiej ustawić sobie stronę w języku islandzkim, gdyż na polski nie zawsze to jest przetłumaczone i szukamy odpowiednika, po prostu odpowiednika. Szukamy właśnie wyrazu po naszej tam lewej stronie Ravrainskjol i to będzie właśnie w Ravrainskjol, czyli w takim elektronicznej poczcie. I te wszystkie hasła dostępu, które nawet jeżeli RSK, czyli biuro podatkowe, występujemy, wszystko przychodzi właśnie do Ravrainskjol. Ok, następne. Klucz przesyłany do banku można skopiować i wejść ponownie na stronie www.islikil.is. I tu możemy sobie ten klucz zmienić. I pamiętajcie, oni dają właśnie znaki islandzkie i zwykłe takie jak my używamy.
Także musicie zwracać na to uwagę, wpisując to hasło, gdyż wpisując A, a nie AU, to po prostu nam hasło nie będzie wchodziło. Zmieniamy sobie to hasło i wtedy jeszcze raz wchodzimy. Proszę ponownie wejść na stronę, wpisać Canitale oraz klucz potwierdzić naciskając Statfesta. Statfesta, czyli potwierdzamy. I w tym momencie jesteśmy właśnie w stronie island.is. I zaraz Wam o tej stronie opowiem. Ale jeszcze Wam powiem o Ravrain SkillRiki właśnie, czyli dokument elektroniczny. Działa to podobnie. To możemy wyrobić w banku. Trzeba się zgłosić do banku, powiedzieć, że chce się właśnie dostęp do Ravrain SkillRiki. I można również uzyskać to, znaczy to jest ogólnie przez telefon, to nam hasła na telefon przychodzą, ale możemy również poprosić o kartę. Kartę taką, jak karta bankowa płatnicza. W banku możemy kupić już niestety taki na USB czytnik do tej karty za około 2000 koron. Kartę za około 1500 koron zamawiamy właśnie w miejscu, gdzie jest Ravrain SkillRiki. I tam oni wyrobią tą kartę i karta kosztuje 1500 koron za rok. Znaczy to nie jest jednorazowo, to jest opłata roczna za tą kartę i wyrobienie tej karty trwa około tygodnia. Także za darmo możemy korzystać po prostu używając telefonu. Wracając do island.is. Na Island, jeżeli już mamy po prostu ten dostęp, to w Island mamy bardzo fajne opcje, ponieważ tam zobaczymy wszystko, co dotyczy nas, czy naszej rodziny, naszych, że tak powiem, parametrów życiowych, to może nie, ale chodzi o to, że tam mamy dostęp do naszego rejestru narodowego, możemy zobaczyć, gdzie mieszkamy, aktualny adres, możemy też dzięki temu hasłu zmienić sami adres właśnie na skra.is. Możemy zobaczyć na island.is, czy posiadamy, jeżeli posiadamy mieszkanie, dom, czy w ogóle jakieś nieruchomości, wszystkie zobaczymy, jakie mamy i mieliśmy samochody, szczepionki, wykształcenie nasze i tutaj jeszcze coś jest, także nie wiem w tej chwili, co to jest, ale to nie jest ważne. W każdym bądź razie rejestrując się na właśnie za pomocą islikil do skrał.is, czyli thiotskrał, czyli do rejestru narodowego. Nie musimy wcale udawać się w wielką podróż i czekać w długiej bardzo kolejce na Borgatuni 21, żeby zmienić adres. Wystarczy to po prostu się tam zalogować i zmienić to sobie samemu przez internet. Tak samo możemy zmienić adres na poczcie i pamiętajcie, jak zmieniacie adres na Islandii, zawsze trzeba zmienić adres w dwóch miejscach. Jest to rejestr narodowy i poczta islandzka. Dlaczego? Dlatego, że później po prostu oni wiedzą, gdzie przekierowywać listy i jeżeli zmienicie adres w rejestrze narodowym, to nie zmieniając adresu na poczcie, listy mogą do Was po prostu nie dojść i mogą się gdzieś zgubić albo będą przychodziły na stary adres. Niestety tak to działa, aczkolwiek na poczcie pracują osoby, które całą korespondencję sprawdzają, czy na pewno adres się zgadza. I jak zmieniliście adres, nie zmieniając go na poczcie, to na pewno nieraz zauważyliście przekreślony adres i nowy adres pod spodem napisany. To jest dlatego, żebyście po prostu pamiętali, że macie zmienić adres, a oni tam siedzą i patrzą dokładnie, gdzie kto mieszka. Może dlatego poczta islandzka też tak się wydaje, że wolno pracuje, że te listy z jednego końca Islandii potrafią iść półtora tygodnia. No ale jak, przepraszam, ktoś tam siedzi i niestety każdy list musi wbić, gdzie sprawdzić ten adres, wiadomo, to jakiś czas trwa. Więc tak, ważna jeszcze rzecz, przepraszam, bo zapomniałam, żeby zrobić Islikil i żeby zrobić Ravrain SkillRiki, trzeba mieć Canitale na stałe. Nie może to być ta Canitala, która jest czasowa. Ona musi być ta na stałe, także musicie mieć już kontrakt, musicie tu być chwilę i tak. I wtedy możecie te hasła dostępu uzyskać. Mam nadzieję, że filmik jest przydatny. Macie pytania, piszcie do mnie pod filmami. Ja spróbuję nagrać inne filmy, jeżeli będą ciekawe pytania. Odpowiem Wam na pytania w filmach. Ja też będę właśnie w najbliższej przyszłości nagrywać filmy z ulotkami, o ulotkach. Będę Wam czytać te ulotki.
Nie wiem, czy Wam to odpowiada, czy nie odpowiada, jednakże myślę, że jest to ciekawa forma przeczytania ulotki, w sensie jak się jedzie do pracy, czy w autobusie, zawsze można film włączyć. Okej, to byłoby na tyle, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć!